Zapadł wyrok w sprawie Gajetana P. Jest wyrok w sprawie Gajetana P. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał we wtorek wyrok w sprawie Gajetana P. oskarżonego o brutalne zabójstwo lektorki języka włoskiego w lutym 2016 roku. Został on skazany na dożywotnie pozbawienie wolności, a karę ma odbywać w trybie terapeutycznym. Wyrok został ogłoszony o godzina 14, ale uzasadnienie nie było jawne. Sędzia Danuta Kachnowicz z Sądu Okręgowego w Warszawie ustne motywy wyroku podała za zamkniętymi drzwiami, ponieważ cały proces toczył się z wyłączoną jawnością. Sędzia Kachnowicz uznała oskarżonego za winnego dokonania zabójstwa Katarzyny J. w lutym 2016 rok. W mieszkaniu na warszawskiej Woli. Uznała go także za winnego zaatakowania funkcjonariusza policji, który w dniu 26 lutego 2016 rok konwojował go w samolocie lecącym z Malty do Polski. Sąd orzekł karę dożywotniego pozbawienia wolności pomimo faktu, że oskarżony miał, jak wynika z opinii biegłych, w chwili popełniania obu czynów ograniczoną poczytalność. Kajetan P. ma odbywać karę w systemie terapeutycznym. Sąd zobowiązał go także do zapłaty po 75 tysięcy złotych dla matki i ojca zamordowanej przez niego kobiety. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie jest zgodny z oczekiwaniami oskarżyciela publicznego. Prokurator Przemysław Nowak z Prokuratury Okręgowej w Warszawie wnosił o dożywotnie pozbawienie wolności dla P. Podobny wniosek złożył pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych. Obrona oskarżonego oczekiwała, że sąd uzna Kajetana P. za niepoczytalnego i orzeknie umieszczenie go w zakładzie psychiatrycznym. Sędzia Kachnowicz poinformowała po ogłoszeniu wyroku, że jako przewodnicząca, zgłosiła zdanie odrębne co do kary. Brutalne morderstwo. 32-letni obecnie bibliotekarz pochodzący z Poznania, ale mieszkający w Warszawie, skazany został za brutalne zabójstwo 30-letniej wówczas Katarzyny J. nauczycielki języka włoskiego. Do zbrodni doszło w środę, 3 lutego 2016 rok. Zabójca umówił się ze swoją przyszłą ofiarą na korpetycję w jej mieszkaniu na warszawskiej Woli. To tam prawdopodobnie ją zamordował, odcinając jej głowę. Potem włożył ciało do torby podróżnej, a głowę kobiety do plecaka i przewiózł je taksówką do mieszkania na Żoliborzu, które wynajmował z dwiema innymi osobami. Taksówkarzowi, który zauważył krew, miał powiedzieć, że wiozą tuszę dzika. Kiedy dotarli na miejsce, wniósł ciało do wspomnianego lokalu i podpalił. Akurat w tym czasie nie było w nim jego współlokatorów. Potem Kajetan P. uciekł. Zwłoki odkryli wezwani do pożaru strażacy. Rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę poszukiwania 27-letniego wówczas mężczyzny. Prokuratura wydała za nim list gończy, a sąd wystawił europejski nakaz aresztowania. Kajetan P. trafił na listy najbardziej niebezpiecznych przestępców na świecie. Był poszukiwany w blisko 190 krajach, m.in. przez Europol, Interpol, a nawet FBI. Złapany na Malcie ruszyła za nim także specjalna grupa pościgowa z Polski, złożona z funkcjonariuszy CBŚP, nazywanych łowcami cieni, oraz policjantów z zespołu poszukiwań celowych z Poznania. W tym mieście wciąż zameldowany jest Kajetan P., określanych z kolei mianem łowców głów. Po 2 tygodniach namierzyli go na Malcie i asystowali przy jego zatrzymaniu, przeprowadzonym przez miejscowych funkcjonariuszy. Podczas transportu wojskowym samolotem do Polski, 27-latek zaatakował jednego z policjantów, próbując go pogryźć. Na szczęście szybko został obezwładniony. Od tej pory wszędzie przewożony jest w specjalnym hełmie, by wyeliminować tego typu incydenty. Po powrocie do Polski Kajetan P. został przesłuchany w prokuraturze. Został mu przedstawiony zarzut zabójstwa. Mężczyzna przyznał się do winy. Wyjaśniał m.in., że zamordowanie kobiety traktował jako element samodoskonalenia się i potwierdzenie jego przekonania, że życie ludzkie nie jest warte więcej niż życie komara lub świni. Stwierdził też, że mógłby zabić jeszcze raz.